film Amok jest to historia, która wydarzyła się naprawdę. Zaczyna to się wszystko w roku 2000, kiedy zostaje popełnione morderstwo. W 2007 roku jest proces, jednak w sądzie sąd oddala to powództwo prokuraturę. Wiem, kto go zabił. Napisał książkę. Znajdziecie w niej wszystkie wskazówki potrzebne do wyjaśnienia tego morderstwa. Jaki ma tytuł? Amok. Amok. Tak. A kto jest jej autorem? Film Amok jest o rywalizacji narcystycznego, przekonanego o swoim geniuszu pisarza oraz inspektora policji, który odnajduje pasję i obsesję w temacie zbrodni. Krew trysnęła, ściekała po jej sutkach, brzuchu, zaczerwieniła jej łonowe włosy i uda. Jak to zwykle w filmie fabularnym bywa, inspiracja jest pewnym przyczynnikiem do tego, żeby opowiedzieć pewien fragment rzeczywistości. Kochanie, chodź, chodź. Idziemy do taty i zjemy kolację. Scenariusze nadal nie zidentyfikowali zwłok, ale uważają, że człowiek zginął w podejrzany sposób, więc przeprowadzą wnikliwe śledztwo. Nie jest to film dokumentalny, który ma stricte pokazać nam rzeczywistość taką, jaką jest naprawdę. Jest to film fabularny, który inspiruje się pewnymi wydarzeniami. Jako protagonista jestem ostatnią osobą, która powinna etycznie oceniać swojego własnego bohatera. Istnieje wiele ciekawych aspektów aktorstwa. Jednym z nich jest metodyka. W zależności od szkoły, którą się wybiera, skupiona jest na tym, żeby poprzez ćwiczenia wyrobić pewne schematy, które można zastosować w kreacji postaci. W mojej pracy zawodowej zawsze zależy na tym, żeby bohater był jak najbardziej ludzki, żeby widz mógł choć w jakiejkolwiek części zidentyfikować się z tym bohaterem, żeby mógł podążać po prostu za nim w miarę rozwoju fabuły.